Otwieram 23. sesję Rady Miejskiej w Czersku, zwołaną na dzień 31 sierpnia 2016 roku na godzinę 12. Witam serdecznie Pani i Panów Radnych, witam Burmistrz Czerska, Panią Jolantę Pierek, witam zastępców, Pana Grzegorza Krause i Pana Mateusza Ryckowskiego, witam Panią Skarbnik Jolantę Skuczyńską, witam pracowników Urzędu, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, w szczególności dyrektor MOPS-u, Panią Tomaszewską, witam. Witam przewodniczących osiedli, sołtysów, mieszkańców oraz przedstawicieli mediów. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 19 radnych. Stanowi to kworum, przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Porządek obrad otrzymali Państwo wraz z zawiadomieniem o dzisiejszej sesji. Czy do porządku obrad są uwagi? Nie widzę, zatem dzisiejsza sesja przebiegać będzie zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad. Przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad. W sesji od tej chwili uczestniczy 20 radnych. Przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady. Projekty protokołu z 21. sesji Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2016 roku oraz 22. sesji Rady Miejskiej z dnia 1 lipca 2016 roku były wyłożone do oglądu w Biurze Obsługi Rady Miejskiej. Dodatkowo zostały przesłane radnym w wersji elektronicznej w dniach 15 lipca i 5 sierpnia. Każdy z radnych miał możliwość zapoznania się i złożenia ewentualnych uwag. Do dnia dzisiejszego żadne uwagi nie zostały wniesione. Czy w chwili obecnej ktoś chciałby wnieść uwagi do projektów protokołów? Nie widzę. Przejdziemy zatem do głosowania. Kto z Pani i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad 21. sesji Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2016 roku bez odczytania? Proszę o podniesienie ręki. Głosów za. Protokół został przyjęty. I kolejne głosowanie. Kto z Pani i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad 22. sesji Rady Miejskiej z dnia 1 lipca 2016 roku bez odczytania? Proszę o podniesienie ręki. 20 głosów za. To protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad. Sprawozdanie z pracy burmistrza w okresie między sesjami. Sprawozdanie otrzymali Państwo z materiałami na dzisiejszą sesję. Temat ten był przedmiotem posiedzeń komisji. Czy do sprawozdania komisji rady chciałby się odnieść? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z Pani i Panów Radnych ma zapytania, uwagi do sprawozdania z pracy burmistrza? Bardzo proszę. Nie widzę. Zatem stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła sprawozdanie z pracy burmistrza do wiadomości. Kolejny punkt porządku obrad, interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę. Pani radna Bogumiła Robińska. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panowie Radni, Pani Burmistrz. W związku z otrzymanym pismem dotyczącym problemów z wykonaniem projektu dla zadania w ramach czerskiego budżetu obywatelskiego, chodzi mi o zagospodarowanie terenu pod Dużą Górą. Proszę o informację na temat harmonogramu pracy i odpowiedź na pytanie, kiedy można się spodziewać planu miejscowego do wykonania dokumentacji technicznej dla tego zadania. Proszę również o informację, na jakim etapie jest realizacja pozostałych zadań w ramach tego przedsięwzięcia, a mianowicie projektu ciągu pieszo-rowego, rowerowego na ulicy Chojnickiej w Rytlu oraz projektu zagospodarowania promenady, między innymi w elementy siłowni zewnętrznej, oświetlenia i monitoringu. Druga moja interpelacja. Mieszkańcy Rytla proszą o interwencję w sprawie uciążliwego kierowcy, który po zmierzchu urządza sobie rajd z przerobionym tłumikiem, głośno i niebezpiecznie przekraczając dozwoloną prędkość. Ta sytuacja i sprawa znana jest podobno policji, ale proszę Panią Burmistrz również o interwencję. Proszę również o rozważenie możliwości poprawienia oznakowania w Rytlu w zakresie najważniejszych miejsc z punktu widzenia turystów,
stadion czy kąpielisko. Mieszkańcy oczywiście umieją się poruszać. Chodzi tutaj głównie o turystów. Niedawno była taka sytuacja, że turyści przyjechali na turniej siatkówki plażowej i mieli problem z dojazdem do plaży. Kolejna moja interpelacja dotyczy kaszubskiej marszruty. Świetny produkt turystyczny, właściwie markowy, znany w całej Polsce już. I niestety, jeżeli chodzi, bardzo uczęszczany też przez mieszkańców, przez turystów, ale niestety wygląda fatalnie. Ścieżka zarasta chwastami i trawą, tutaj głównie na odcinku Rydel-Kaliska, gałęziami Czerzb-Gutowiec, szczególnie też akacje pod krzyżem. No i też w ramach tego zadania przydałby się remont drogi betonowej pod Gutowcem Dworzec, a konkretnie uzupełnienie ubytków, naprawa dylatacji czy wycięcie wysadzin betonu. Ta droga jest w złym stanie i szpeci całą ścieżkę rowerową. Kolejne pytanie to już z kategorii tych trudniejszych. Dlaczego gmina Czersk nie składa wniosku w ramach tak zwanych schetynówek? Ja rozumiem, że kryteria są specyficzne, to prawda, ale wszystkie samorządy składają takie wnioski. Ja sytuację tę traktuję w kategorii skandalu i zaniechania. Nie można wygrać, jak się w ogóle nie przystępuje do gry. Ja tutaj w tym miejscu pozwolę sobie na dłuższy wywód. Państwo nie pozyskujecie środków zewnętrznych. Przykłady, schetynówka. Tutaj można złożyć dwa wnioski. 3 miliony dofinansowania. Ja przypomnę, dotacja dla spółdzielni socjalnej. Pieniądze z budżetu, a można było wnioskować o setki tysięcy, 60 tysięcy z budżetu. Kolejny, remont szkoły w Gutowcu z własnych środków. Były pieniądze w MOW. Nie tylko na inwestycje, ale to trzeba podkreślić również na prowadzenie tego przedszkola. Na jeden konkurs nie zdążyliście Państwo, na drugi nie czekacie. Łatwiej i prościej wziąć z budżetu. I kolejny przykład SPZOS. Żadnego nowego kontraktu z NFZ-u, za to dotacja z gminy zapowiedzi nowych. Ja chciałam zapytać, czy tak wygląda racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi i czy tak wygląda oglądanie każdej złotówki. Kolejna sprawa, też z grupy tych trudniejszych, w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi dość bulwersującej w mojej ocenie sytuacji związanej ze sprawą w Sądzie Pracy byłych księgowych MOPS-u i niedostarczeniem wezwania dla pana Lisa. Po raz kolejny, jako zgłoszonego przez MOPS świadka, bardzo proszę o informację. Czy pan pełnomocnik opłacany jest za każdy wyjazd na rozprawę? Na jakie kwoty wystawiono rachunki za usługę świadczoną przez pełnomocnika w sprawach chociażby z paniami księgowymi? Ja poproszę jakby w tej sprawie informacje na piśmie i kserokopię umowy i wystawionych rachunków. Również proszę, aby te informacje potraktować jako w ramach udostępniania informacji publicznej. Kolejna sprawa, też ze starych spraw, również w nawiązaniu do informacji w mediach, odnośnie kontroli w MOPS-ie, o którą poprosiła pani burmistrz Regionalną Izbę Obrachunkową, a której ta instytucja przeprowadzić nie chciała. Głos zabrał pan burmistrz Klauza, stwierdzając, że kontrole zostaną przeprowadzone przez pracowników urzędu zatrudnionych w komórce kontrolnej. Moje pytanie jest, czy taka kontrola została przeprowadzona i jakie są wnioski? No i ostatnia sprawa, mówiąc kolokwialnie, jeszcze ciepła, dotycząca umowy BrusMedu z SPZOZ. W sprawie świadczeń rehabilitacyjnych. W samorządzie nie tylko obowiązuje coś takiego, jak respektowanie umów zawartych przez poprzedników. Zmiany w umowie też reguluje sama umowa, więc zapisy jej należy respektować. Jeżeli informacje dotyczące sposobu negocjacji umowy przez pana dyrektora Czechowskiego z panią kierownik BrusMedu są prawdziwe, to też traktuję to w kategoriach skandalu, który może przynieść w przypadku procesu sądowego spore koszty dla gminy. Też poproszę
o wyjaśnienie tej sprawy. Ja może tylko pozwolę sobie, jeżeli pan przewodniczący pozwoli, przytoczyć kawałek tego pisma, bo nie wiem, czy wszyscy radni zapoznali się z tą pocztą, bo ona wpłynęła, ta informacja, bardzo późno. Ale tylko króciutko. Pismem z dnia 27 listopada 2005 roku pan dyrektor Czechowicz podniósł mi czynsz o ponad 200%. Powstaje pytanie, czy dokonana podwyżka była w jakikolwiek sposób uzasadniona wzrostem opłat eksploatacyjnych, bo domniemam, że tak wynikało z umowy. O te informacje w moim imieniu wystąpił mój prawnik. Pan dyrektor odmówił udzielenia informacji. Ponadto rzekomo, cytuję pismo pani kierownik, pan Czechowski posiada również opinię prawną uzasadniającą wypowiedzenie mojej umowy. O tekst tej opinii również wystąpił wynajęty przeze mnie prawnik, ale również nie udostępniono opinii. Pan Czechowski uchylił się od jej udostępnienia pod pozorem konieczności złożenia wniosku na bliżej nieokreślonym formularzu. Nie wskazał jaki. Natomiast ze złożonego sprawozdania z działalności SPZOS na poprzedniej sesji wynika, że koszty eksploatacyjne w 2015 roku utrzymywały się na tym samym poziomie. Dalej też, już nie będę czytała całego pisma, dalej też pani przytacza tutaj relacje, opisuje relacje z panem dyrektorem. Jeżeli jest to prawda, no to tak jak powiedziałam, no jest to bardzo niepokojące. Proszę też o wyjaśnienia w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Niesiołowski, proszę. Panie przewodniczący, pani burmistrz, szanowna rado, są w naszym mieście takie miejsca jak ulica Morerowa, na przykład Czereśniowa czy Stolarska, gdzie na ulicach, na chodnikach, na poboczach stoją jakieś dziwne samochody, na które, a jeszcze lepiej pod które, wystarczy spojrzeć, by stwierdzić, że nie stoją one tam od tygodni, nie stoją tam od miesięcy, ale od lat. Niektóre od bardzo wielu lat. Prawo nasze, polskie, co sprawdziłem, upoważnia policję do odholowania pojazdów, które stoją w pasie drogowym dłużej niż dobę. I to dotyczy pojazdów zarejestrowanych i ubezpieczonych. Te, o których ja tutaj mówię, na pewno nie są ani ubezpieczone, ani zarejestrowane. Zwrócili się do mnie mieszkańcy jednej z takich ulic z prośbą i z wielką nadzieją, że po wielu latach bez skutecznych starań tylko pani burmistrz da radę i wreszcie przywróci na tych ulicach i na innych zresztą też tak upragniony porządek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radna Alicja Zawiszewska. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, pani burmistrz. W pierwszej kolejności pragnę podziękować w imieniu mieszkańców miejscowości Zapora za realizację zadania, czyli położenie kolejnej warstwy asfaltu właśnie w centrum tej miejscowości. Jednak w związku z tym, że położono kolejną warstwę asfaltu, nie zrobiono chodników po obu stronach jezdni. Czy jest szansa, żeby w tym roku nastąpiło całkowite zamknięcie tego zadania, położenie chodnika z jednej i z drugiej strony? Ewentualnie, czy przewidywany jest kolejny etap realizacji tej inwestycji w roku 2017? Bo o to bardzo często też pytają mieszkańcy i zasadnym byłoby też zamknięcie tej inwestycji, bo jak mówiłam na poprzednich sesjach, miejscowość jest odwiedzana przez bardzo dużą ilość osób z zewnątrz, turystów, także super by było tą inwestycję zamknąć. Kolejne moje zapytania będą powtórzeniem zapytań z poprzednich sesji, bo chciałabym tutaj o konkretne informacje, o uściślenia. Pierwsze moje pytanie dotyczy utwardzenia poboczy od drogi krajowej 22 w kierunku miejscowości Zapora. Wiem, że w miesiącu lipcu odbyło się spotkanie pani burmistrz z nadleśniczym nadleśnictwa RETEL. Miałoby odbyć się również, jak otrzymałam tutaj w odpowiedzi na piśmie, spotkanie w miesiącu sierpniu z przedsiębiorcami właśnie z miejscowości Zapora w celu ustalenia konkretów. Dlatego mam zapytanie, czy jakieś konkretne decyzje ustalenia zapadły, jeżeli chodzi o realizację tego zadania, bo jak wskazywałam, chodzi tutaj o bezpieczeństwo osób poruszających się na tej trasie.
i zasadnym byłoby jednak ustalenie czegokolwiek w tym roku bądź w roku kolejnym. Kolejne zapytanie dotyczy już sprawy poruszanej zarówno na sesjach poprzedniej i kwietniowej, majowej. Chodzi o wymianę urządzeń na placu zabaw w miejscowości Rytel nad Leśnictwo. Na przedostatniej czerwcowej sesji pani burmistrz mi tutaj odpowiedziała, że ma nadzieję, że uda się to zadanie zrobić. Mieszkańcy, dzieci też mają taką nadzieję, ja też jestem cierpliwa i proszę o podanie konkretnego terminu, w jakim zostaną te urządzenia wymienione w miejscowości, na placu zabaw w miejscowości Rytel nad Leśnictwo. Mam też zapytanie o przyszłość placu zabaw w miejscowości Olszyny. Rozumiem, że w tym roku raczej realizacja jest niemożliwa, no, czy ewentualnie w przyszłorocznym budżecie to zadanie zostałoby ujęte. Tutaj bardzo proszą mieszkańcy, bardzo często wskazują, myślę, że i nawet w bezpośrednich rozmowach z panią burmistrz też tutaj takie prośby padały. I ostatnie moje pytanie to jest powrót do interpelacji dotyczącej poszerzenia ulicy Jezdni na ulicy Maczka. Na sesji czerwcowej tutaj pan wiceburmistrz Ryckowski odpowiedział mi, że w związku z tym, że jest tam 50 mieszkań, rozmowy mogą potrwać, tak? Dlatego od czerwca minęły 2 miesiące, dlatego chciałabym się konkretnie dowiedzieć, z iloma właścicielami na dzień dzisiejszy przeprowadzono rozmowy. Właśnie jeżeli chodzi o realizację tej inwestycji, czy w ogóle po prostu żadnych rozmów nie przeprowadzono, licząc na to, że zadanie zostanie to zrealizowane w ramach czerskiego budżetu obywatelskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są inne interpelacje? Bardzo proszę, pani radna Barbara Fielec. Panie przewodniczący, panie burmistrz, szanowni radni. Moja interpelacja dotyczy ścieżki rowerowej. Wiadomo, że 2 miesiące temu mieliśmy uzgodniony projekt. Chciałabym poznać stanowisko gminy w sprawie budowy ścieżki, bo wiadomo, projekt jest już zakończony. Rozpocznijmy teraz następny etap, czyli budowę. Chciałabym wiedzieć, czy poczyniono już odpowiednie kroki i czy możemy liczyć na tą budowę w przyszłym roku. Następne moje zapytanie dotyczy przeniesienia naszej opieki zdrowotnej nocnej na ulicę Leśną. I mieszkańcy zwrócili się do mnie, czy absolutnie przeanalizowano tą sytuację, tą drogę dojazdową i czy gmina nie może wpłynąć, żeby pozostało albo w tym miejscu, albo przy SPZ-ozie w Czersku. Wiem, że istniały wcześniej już projekty, które uwzględniały budowę tego punktu przy starym ośrodku SPZ-ozie, które spełniałby odpowiednie wymagania. Bardzo bym chciała poznać stanowisko w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są inne interpelacje? Proszę, pana radny Krzysztof Czucharski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, proszę o interwencję w sprawie drogi powiatowej Gutowiec-Woziwoda. Droga ta jest w bardzo złym stanie, mnóstwo dziur, spękań i tym podobnych. Potrzebna jest pilna, bieżąca naprawa, łatanie dziur, a na przyszłe lata na pewno kompleksowa modernizacja. Może gmina powinna zaproponować powiatowi współfinansowanie tego remontu bądź przebudowy tej drogi. Druga interpelacja dotyczy dofinansowania projektu przebudowy drogi 237 ulica Tucholska. Na spotkaniu z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich pani burmistrz zdeklarowała 50 tysięcy złotych dofinansowania. Oczywiście tą kwotę musiałaby przegłosować Rada Miejska. Mam pytanie w związku z tym, dlaczego pani burmistrz nie wprowadziła stosownej uchwały pod dzisiejsze obrady? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są inne interpelacje, zapytania? Bardzo proszę, pan radny Zbigniew Bieliński. Panie przewodniczący, szanowna rado. Ja chciałbym powrócić do kwestii telefonii komórkowej, a mianowicie do budowy wieży przekaźnikowej, która planowana jest w Gutowcu na określonej działce. No nadal tutaj jest wielka niewiadoma, tak? Co w tym zakresie się dzieje? Więc miałbym taką propozycję tutaj dla pani burmistrz, aby może spróbowała zaaranżować spotkanie z stron zainteresowanych, a konkretnie właścicieli sieci, nie wiem, Orange czy Play, nie wiem, kto tam ma w ogóle tą wieżę zamiar stawiać, budować, żeby tutaj zaaranżować takie spotkanie, aby przybliżono nam stan zaawansowania prac związanych właśnie z budową tej wieży,
ponieważ no naprawdę ten zasięg jest tam fatalny, bardzo zły. I tutaj klienci, którzy korzystają, abonenci, którzy korzystają tutaj z internetu, też ten internet jest tak spowolniony, że no, nie można wręcz z niego korzystać. Ale ta sprawa jest bardzo ważna i pilna dla okolicznych mieszkańców, aby tutaj poprawić ten stan rzeczy. I dlatego tu jest taka sugestia i prośba, aby takie spotkanie zorganizować z tymi przedsiębiorcami, którzy tam mają zamiar tą wieżę budować. Na jakim są etapie i kiedy ewentualnie przewidują usadowienie czy ustawienie tej wieży. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W kwestii formalnej dodam, że obecnie w sesji uczestniczy 21 radnych. Czy są inne interpelacje, zapytania? Nie widzę, zatem punkt 5 został zrealizowany przez Radę.